Halo, halo, witajcie oczywiście z tej strony po raz kolejny Stevie, a to jest kolejny odcinek z naszego Minecrafta przygody drużyny B. Jest ze mną po raz kolejny ten oto Mac, czyli Wolnar. No elo. Jest z nami oczywiście Stevie Pirat i jest z nami oczywiście ja, Bowo. Cześć. Siemaneczko. No i moi drodzy, w tym odcinku lecimy... Robi? Nie wiem, kopię. Świra, świruje. Moi drodzy, wracając, nie przejmujcie się tym gościem. Nie wiem, co on robi. Moi drodzy, w tym odcinku lecimy do Dungeona i lecimy jeszcze do wieży magów, Questbook. Żeby dla... Tak, po quest... nie Questbook, Spellbook. Po Spellbooka tam, dla Wolnara. Tak, ale nie wiem, czy tam w ogóle coś takiego tam będzie. W każdym razie zobaczymy. Także no co? Którędy droga? Nie ma. Ej, chodź tu, pokaż, o jest wieża. Pokaż ludziom tą perłę, jak dobra to działa. Ona ma ileś tam użyć, nie? Ogólnie ta perła, to jest mega. No, także mamy pokaż, ogólnie... co masz? Nie, nie dawaj mu! Nie dawaj mu! Nie dawaj mu! Pokaż jak działa tylko. Pokaż. Patrzcie, mam perełkę. Znikam. I masz ile? 2000 użyć tej perły? 2000 użyć, mogę mi tak może, o, mi możesz dać, ja pokażę. A ja też chcę zobaczyć. No to ja tobie też dam zaraz. Ale to zaraz. Nie dasz mi. Dam. Mi nikt nic nie daje. Bo potem, że co, że nie oddaję. No, właśnie. Dobra, zobaczcie, mamy taką perłę i sobie tą perłę rzucamy. W ogóle wy se kliknij F5, sobie... jak to śmiesznie wygląda. F5? No. A, jak ten. Ty, nice, on po prostu na niej leci. Siedzi na niej. No, to siedzi na niej. Prostak, tak rozwalił wieżę, no. Ej, to jest nice. O kurde, jestem na górze. To był robak. Dobra. Dobra, oddaj mi. Daj mi też. Nie tak dawaj mu, nie dawaj mu. Zabrał? Nie, mam wozu na się. O, jest jakiś halo, mag. Halo, magu. Halo, jest halo. Mag? Jest mag. Czyli... I co? A i masz to, widzisz? To halo, jest takie halo coś, na to się kładzie właśnie różdżkę i sobie możesz łączyć tą różdżkę jakby z czarami. A tak to chyba nic to więcej nie ma. Spellbooki. A gdzie ty w ogóle jesteś, Wolnar? W drugiej wieży. A w drugiej wieży już jesteś, no co tu nic nie ma, dobra, wracamy. No, te, no mówię ci, te spellbooki to jest coś to takiego... muszę ich mieć 5, czy ile ja muszę ich mieć? Nie, no jeden spellbook to jest jeden czar jakiś, nie? Ej, w ogóle tutaj mały smok leży, szkielet o małego smoka, biedny. Biedny smoczek. To chyba ma, on, za mało krów. To był Fire Dragon ogólnie, nie? Możesz ogólnie, Bobo, powiedzieć skąd tą perłę wziąłeś? Bo no... Gdzieś z mobów, nie? Wyleciało. Z jakiegoś... Z dungeonów ogólnie, z dungeonów takich mniejszych. Taki... No, gdzieś no w jakieś opuszczone wieże, coś takiego, nie? Tak. W takich właśnie miejscach możecie to znaleźć. Dobra, wchodzimy. Wchodzimy. Ej, coś mi... Co mnie bije? Ej, bo wywaliło mnie za latanie. Serio? No. Ale z serwera ci wywaliło? No, już biję. Co ty gadasz? Dawaj z powrotem. No widzicie, tak się też ej, zdarza. Ej, no mam tego spellbooka i co ja mam z nim zrobić? Mam sobie o, wsadzić? Siema. Masz spellbooka. Dobra, Bowo, weź mu to wytłumacz, bo ja go nie... Szczerze to nie mam pojęcia, jak to się robi. Dobra, masz tego, masz różdżkę, połóż tą różdżkę na środek. Ale ty masz te takie kryształy tęczowe? No i tam włóż... A, o, trzeba mieć te kryształy. No. Masz te kryształy? No i tam włóż książkę na dół. No i zobacz teraz, co to jest za czar. Ja wiem, że twój angielski jest słaby. O, widzisz, coś robisz. Coś robisz, masz jakiś czar. Weź... Frozen. No, no to zamrażasz. Zamrażasz. To jest nice. Dobra, to weź spróbuj mnie na przykład zamrozić. Spróbuj... O, jestem zamrożony. Mam takiego freeza na ekranie. O kurde. Dobra, nie? On może tak przez cały czas? I się ruszać nie mogę. Ty, on no spami se... tym. Nie pochodzimy. No, teraz mamy przesradę. Mamy pierwszego czara dla Wolnara. O, patrz, jak się jednego zrymowało. Chodźcie do tamtego ten. A gdzie tego, masz jeszcze? Co byście go znaleźli, tego poprzedniego. Może on handluje innymi czarami. Będę nie, miał chyba nie. Dwa czary. Gdzie to było? Tam, mam, na pustyni. Na pustyni, chodźmy, to tam. Wracamy to na pustyni. To są teleportujące kwiaty. Chodźmy. Serio? Tam. Czekaj, Wolnar, chodź tutaj. Tego kwiata. Ty, a faktycznie. TP robi. O kurde, ale weź go walnij. No rozwaliłem normalnie. Tak? A co, to... ciebie tepnął? No mnie przeteleportowało pod ziemię ogólnie. Co ty gadasz? Co nie widzisz? Co nie widzisz? Dawaj, Wolnar, czaruj, czaruj! Wyczaruj nam tutaj jakiegoś jednorożca. No i co? Już nie bijcie tego wizarda. Ale co, już handel był? Był deal? Deal? Jest deal? Czy nie ma deala? Deal, deal, deal. Jest deal, no. I co masz? Masz nowy czar jakiś? I on nie bije. Już... Bije no... mnie i bije siebie naraz. Co on robi w ogóle, kurde, ty? Kurde, ej, on czaruje. No widzę właśnie, że czary ma jakieś. Chora pana. Ogarnij. Dziadek, ogarnij się. Dobra, dziadek. Ja go swoim hukiem potraktuję, a ty go dawaj.
swoimi czarami. Tylko trafiaj tym. Trafiaj mnie w tą osobę. Patrz jaką streeta ma. Ile wy go bijecie? No, no ten patrz, mieczyk jakiś kurde taki, no, taki no. Wielki. No, bijesz, ale on ma tyle zbroi, że mu nic... niż ty mi bijesz w sumie. No, właśnie, czemu? No bo on ma taki, właśnie, możesz też powiedzieć, ja o co chodzi. Ja mam taką dynkę. A włącz w ogóle, żeby twoją zbroję było widać, bo ja nie widzę twojej zbroi. Okej, okay. Widać? Nie, teraz nie widzę. Nie bij go! Włącz zbroję, bo nie widać teraz. Teraz? Nie, a czekaj. Teraz, no teraz widzę. No, Bowo ma taki hełmik mega, który mu dropnął, nie wiem skąd, mam ale mu dropnął. Mam dynkę. Która tak, ma... ogólnie daje mi 20 armoru, czyli cały paseczek. Tak, i jak Volnar go bije, to on też otrzymuje obrażenia. Zobaczcie, Volnar też otrzymuje obrażenia. Moi drodzy, idziemy szybko, jeszcze dungeonik sobie zrobimy na tym odcineczku. Walniemy sobie Volnara, bam. Czemu ja cię uderzyć nie mogę? O! No kurczę, zapomniałem, że dużo bije. To ty go uderzyłeś? No. A ja zobacz, ja mu nic nie robię swoim tym hookiem. A uderz to, mnie. To wie coś, co to było? No, bo ty masz ten hełm. Ale ten, co ten huk jeszcze robi? Czy on ma jakieś specjalne rzeczy, czy to takie po prostu jest? Nie wiem, a skąd ty tego huka masz w ogóle? To jest ten, klasa taka, pirat. A w ogóle zobacz, jaką mam piracką czapkę. Dobra, dawaj Volnar pochodnie i wbijamy do środka. Dawajcie chłopaki pochodnie jakieś i lecimy, 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 robimy to. Pewnie pułapka jakaś, nie? Płytki to naciskowe tu są? Tam idę, patrz. No, to idź pierwszy. Volnar jak leci za nim, o, mówiłem, że coś wyskoczy. Nic nie ma. Ale za ciasto tobą się jest. Spełnią te rybiki. Pyszne ciasto. Rybiki. Ciasto takie normalne do jedzenia? No, zjadę sobie. I co, nic się nie stało? Ja nie mogę, bo mam full HP. No, zjem, wezmę sobie żarcie. Tam jest spawner ogólnie, jakiś czegoś. Trzeba go rozwalić. Czekajcie, ja sobie pochodnie tutaj ustawię. O, skrzyneczka i są jakieś buciki. Pozwólcie, że sobie je wezmę. Ale nie, są słabe. Masz? Proszę bardzo. O, nice, patrz jaki dobry, dał ci spellbooka. Ja. Dobra, okej. A czemu tutaj się teraz nic... Podziękuję, ale miałem. Czemu się nic nie spełni? W ogóle co to jest, zobaczcie. A to są te szkielety. Szkielet taki ten, ze zbroją. Ale on się nie spełni, nie? Czy był tutaj, zabiłeś? Był, zabiłem go tak. A. Dobra, czyli to jest to? Czy coś tu jeszcze jest? Exploring! Przygodę, tu jest jakaś skrzynka, nie rozwalaj! Coś chyba aktywowałeś, czy nie? Nie. Ja się strasznie boję, że tutaj są. Ale jest jakaś mikstura siły, nice, to się przyda na pewno. Co tu jeszcze jest? Patrz, ej, Volnar tylko idzie przed nami i wszystkie itemki kradnie, no. Tutaj coś było, stary, czy zabrałeś wszystko? Nie. Jaki bebok. Volnar, prowadź, nasz ty przywódco. Ja nie mam kill-offa, ja nie mogę. Nie mam kill-offa, to se kup, albo se zrób. To będziesz miał, panie. Wow, co to jest w ogóle, nie? Jakie, o kurde. No, nice, ej, tutaj sobie jeszcze siedzieć coś wchodzi. Tam w dół. Ej, to jest, kopalnia chyba się złączyła z naszym dungeonem. No chyba właśnie się zmieszało. Co ty tam masz? A, ten. Ten bebok. I kolejny. Ty, jak walnie tym mieczem, to naszczała. No dlatego sobie za wami chodzę. Tam dalej. Tutaj jest... Tam dalej jest jeszcze. Ej, tu są jakieś deski w ogóle. Zobaczcie, pająków pełno i tam coś jest jeszcze. No, kopalnia się złączyła. Pająk jaskiniowy. Dobra, tą kopalnię sobie zostawimy na razie, nie ma sensu tam iść. Gdzie ten Volnar uciekł? Gdzie ty jesteś, Beboku? Czekaj na nas! Zabrać skrzynki idzie. Dawaj. Ej, co ty zrobiłeś? Jak ty przez to przeniknąłeś? Ja i to dalej. Nie rozumiem was. Tej perły pewnie użył. O kurde. Jak ty przeniknąłeś przez to? Czekaj, bo... My musimy kopać. No właśnie. Środkowe. Środkowe? Bije środkowe. Dobra, ja wam pomogę. Proszę dzięki. Bardzo. To jak ty to całe rozwaliłeś? A, wiem już jak. Już wiem. Co to tak krzyczy? Chodźcie jeszcze tutaj. Zobaczymy. I tam na dół nie będziemy na razie schodzić. Chodź tutaj, nam pomożesz. Bo ty masz... Ej, wszędzie pająki po bokach. Kurde. I rybiki, pomocy! Biegnę! I need help, tylko nie mnie! Tylko nie mnie! Pająk z tyłu! I coś jeszcze, ej, umrę jak nic. Masz się, pozabijałeś? Biję. O, nice. Dawaj go.
Dawaj go. Dobrze, i kolejne pająki. Umieram. Nie umieraj! Nie umieraj! Żyjesz! Umieram. Patrz, patrz jak stoi. A ty nie żyjesz, ty jesteś duchem. Ty umarłeś? Umarłem raz. Panowie. Dobra, żyję. Ej, ale rybików, za wami. No. Nie mam jak tego spawnera rozwalić za bardzo. Macie killów jakiś? Tu jest złota łopata, dwie pochodnie. Ej, masz zaklętą książkę, Wolnar, tutaj. O kurde. Masz zaklętą książkę. Musisz tego spawnera rozwalić. Rybiki, plecy. Pełno rybików na plecach. One się dalej respią? No. Dlaczego? Dobra, masz tutaj, Wolnar, otwórz skrzynkę. I tu masz jakiegoś zaklętą książkę, jakiegoś spellbooka. Dobra, moi drodzy, jako że ten odcinek jest już dosyć długi, dobra, te rybiki... No dobra. No, te rybiki na razie... Też. Co to jest? To jest prezent. Ty, Wolnar, prezent, ale nie dla ciebie. A nie, dla Wolnara też mam prezent. Patrz, Wolnar, chodź, tu masz prezent. O kurde, postawiłem. A co, to pewnie wybucha, nie? Nie. No. O kurde. No właśnie, ale, wybuchło. Ale to są losowe rzeczy. Aha. Macie konewkę. Konewka dropnęła, nice. Ja sobie wezmę. Dla Wolnara, jako że to jest o, nasz... O właśnie, ty jesteś wieśniakiem, no. Ty jesteś wieśniak, to masz konewkę. Dobra, moi drodzy, mamy nadzieję, że odcinek wam się podobał. W kolejnym odcinku będziemy dalej zwiedzali tą właśnie wieżę, tą właściwie tego dungeona. Także co, trzymajcie się, hej. Pa.